Kamieniarz na po dwóch wyjazdowych porażkach do meczu z Betardem Spartą Wrocław przystąpiła niezwykle zmobilizowana. Zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku na stadionie imienia Alfreda Smoczyka byli gospodarze. Trener Roman Jankowski przed spotkaniem podkreślał jednak, że nikogo nie można lekceważyć. Już inauguracyjny bieg przyniósł sporo emocji. W pierwszym łuku miejsca dla siebie nie znalazł Tobiasz Musielak, który upadł. W powtórce dużo lepiej ze startu wyszedł Maciej Janowski, który nie dał szans rywalom. Niegroźny poślizg zaliczył Patryk Kocięba i pierwsza odsłona zakończyła się podziałem punktów. Biało-niebiescy klasę pokazali w kolejnych trzech wyścigach. Zwycięstwa dwukrotnie 4-2 i 5-1 pokazały, kto w tym spotkaniu będzie dyktował warunki. Trójki w tych biegach zdobywali kolejno Bachelor, Kołodziej i Hampel. W piątym biegu fenomenalnie spisał się Tobiasz Musielak, który prowadził przez niemal 4 okrążenia. Rezultat 16-8 zapowiadał wysokie zwycięstwo Byków. Wrocławianie nie dali jednak za wygraną. Wyścigi od 5-8 kończyły się podziałem punktów i podopieczni Piotra Barona wciąż pozostawali w grze. Najjaśniejszymi postaciami przyjezdnych na tym etapie spotkania byli Piotr Świderski i Kenneth Bierę, którzy poprzeczkę naszym zawodnikom postawili bardzo wysoko. Po 8 biegach wynik brzmiał 28-20, ale leszczyńscy kibice wciąż oczekiwali na przypieczętowanie zwycięstwa. To, co mogło zaskakiwać, to twardy tor, co w Lesznie jest raczej rzadkością. Ostatnio klub dostał karę przez przygotowanie toru, który był dla nas dobry. Tak, z Rzeszowa nikt nie miał opadek, może jeden. Nie wiem, czemu taka decyzja. Jeszcze słyszałem, że w Wrocławiu jeszcze gorzej by to. Gorzej byli przygotowani i nikt nic nie dostał jakąś karę, także no, nikt nie chce dostać kary i to zrobiliśmy normalny tor i widać, że pasuje i innym, także, ale dobrze, jest walka, dzisiaj była bardzo dobry mecz dla kibiców i cieszymy się z wygraną. No tak, na pewno dzisiaj warunki torowe były zupełnie inne niż dotychczas to miało miejsce, ale powiedzmy po ostatnich przygodach, jakie były po meczu z Rzeszowem, no sędzia po prostu nie pozwolił innego toru przygotować i dzisiaj było zdecydowanie twardo, no stąd też nasza jazda może nie wyglądała najlepiej. Jednym z ciekawszych był bieg numer 9. Kapitalną akcją popisał się w tym wyścigu Troy Bachelor, który na dystansie wyprzedził Piotra Świderskiego, dołączając do Juricy Pawlica. Podwójne zwycięstwo pozwoliło leszczynianom odskoczyć aż na 12 punktów. Uniści do końca spotkania kontrolowali jego przebieg, choć wrocławianie nie dawali za wygraną. Przyjezdni zdołali wygrać 2 biegi, 10 i 15. W ostatniej odsłonie jedynym, który pokonał Jarosława Hampela, był Kenneth Bierę. Ostatecznie gospodarze zwyciężyli Betard Spartę Wrocław w stosunku 51-39. Wrocławianie w rewanżu w walce o bonus wcale nie stoją na straconej pozycji. W tym roku jest ekstra wyrównana i każdy może pojechać dobrze, także nie jest zły rezultat, ale może trzeba jeszcze spróbować zrobić jeszcze większą różnicę, bo na pewno Torun, Gorzów przyjadą i będzie ciężko, ale damy radę. Trzeba pamiętać, że we Wrocławiu też jeżdżą zawodnicy, którzy mają pojęcie o żużlu i to nie jest tak, że to są chłopcy do bicia i przyjadą do Leszna i przegrają do 20. Także z tym trzeba się liczyć, a ja myślę, że trzeba cieszyć się z tego zwycięstwa, a pracować sobie dalej. Damian Beliński twierdzi, że nie możemy spodziewać się w tym roku takich rezultatów jak w minionym sezonie. Dzisiaj każdy silny jest zespół i ja cały czas powtarzam, no jedziemy bez Lee Adamsa i takie wyniki jak były w zeszłym roku, no to będzie ciężko powtarzać, bo jednak nie mamy jednego z liderów i tych wygranych, tak jak było w zeszłym roku, że tam było do 30 zaledwie kilku punktów, to w tym roku będzie ciężko. W naszej drużynie fenomenalny mecz zaliczyli Hampel i Baliński. Ważne punkty zdobyli waleczni Pawlic i Bachelor. W kratkę spisywał się natomiast Janusz Kołodziej. W ekipie gości punktowało głównie trzech jeźdźców: Bierę, Świderski i Janowski. Zdecydowanie zawiódł do niedawna reprezentant Unii Leszno Adam Shields. Na pewno nie była to wpadka, bo Adam po raz kolejny pojechał na bardzo niskim poziomie. Oczywiście wymagamy od niego więcej. Myślę, że następne mecze będziemy próbowali wstawiać Denisa Andersona, ale Asebierę pojechał gorzej, jest to natomiast junior, a my chcemy tak naprawdę budować drużynę na kolejne lata i z pewnością on dostanie szansę. Zadowolony ze swojego występu był będący ostatnio w chwiejnej formie Jurica Pawlic. No, cała drużyna, wszyscy równo jechaliśmy i trochę inaczej to robi przygotowany. Może trochę się musieliśmy dopasować, ale tak wszystko jest w porządku, jak wczoraj tam trenowaliśmy, tak samo było i pasuje, może jeszcze musimy trochę popracować, bo tam niektóry bieg nam nie wyjdzie, także tylko to może zostało, jeszcze się zbudować bardziej, bo
na pewno przyjdą jeszcze mocniejsze drużyny i będzie trzeba jeszcze bardziej walczyć. Szczynianie na swoim torze są bardzo dobrze dysponowani. Mają bardzo wyrównany skład, w każdej parze jest, jest mocna dwójka. Ja myślę, że tutaj ten jakby aspekt przeważył o zwycięstwie u nas troszeczkę. Były dziury w składzie i no i właśnie ten wyrównany skład myślę zagwarantował tutaj wygraną gospodarzy. Nam niestety zabrakło kilku punktów takich w drużynie, które powinny zrobić jakąś minimalną ilość punktów i myślę, że to była przyczyna tego, że nie zrobiliśmy więcej tych punktów. Natomiast przy okazji też chciałbym podziękować naszym chłopakom, którzy no, pojechali po 6 razy, naprawdę zrobili, mam nadzieję, że fajne widowisko tutaj. Naprawdę widowisko bardzo ładne, mogło się podobać. Były wspaniałe wyścigi, mijanki na torze. Tor był dobrze przygotowany do walki. No cóż, chciałem podziękować moim zawodnikom za walkę, za zwycięstwo w dzisiejszym meczu. No troszeczkę Janusz Kołodziej się słabiej, jeszcze cały czas odczuwa skutki tego karambolu z Grand Prix. Myślę na to, że teraz ta przerwa między ligą no, powoduje, że on wróci do pełni sił. 22 maja podopiecznych Romana Jankowskiego czeka niezwykle trudne zadanie. Przed Unią bowiem kolejny mecz wyjazdowy. Tym razem z liderem Speedway Ekstraligi, Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Jedziemy po to, żeby walczyć o jak najlepszy wynik. Na pewno zadaniem każdego sportowca jest to, żeby jechać po zwycięstwo i z takim nastawieniem pojedziemy. Pojedziemy po to, żeby walczyć o to zwycięstwo, a jak będzie, zobaczymy. Optymistycznie do meczu z zespołem spod znaku Myszki Miki nastawiony jest Jurica Pawlic. Trzeba walczyć, trzeba się przygotować na 200%, bo na pewno są mocna drużyna, ale myślę, że nasza drużyna się teraz dopiero buduje na najlepsze i myślę, że mamy szansę, tylko wszystko się okaże w Zielonej Górze. Już teraz na relacje z Zielonej Góry zapraszamy na Unia Leszno TV.